Tudu. Piąta edycja zawodów Kleń w Kry właśnie wystartowała. Mimo lekko niefortunnego terminu, który pokrywa się ze świętami wielkanocnymi, ilość zawodników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy się tutaj rano w ilości ponad 200 zawodników. Jak widzicie, też przygotowaliśmy w związku ze świętami bardzo ciekawe puchary. To są dodatki do oczywiście takich prawdziwych pucharów, ale te jajka myślę, że też będą świetną pamiątką tego dnia. Już czekają dla najlepszych zawodników. Oprócz tego, w duchu świąt, każdy z zawodników będzie miał szansę znaleźć kilka jajek, które również rozwiesimy wzdłuż w Kry. Jajka zawierają oczywiście przynęty od sponsorów, które otrzymaliśmy na naszą imprezę. Przynęty, które w większości też będą mogli wykorzystać. A doskonale wiemy, że przynęta znaleziona, wyciągnięta z wody bądź podarowana niekiedy przynosi niesamowite szczęście. Także próbujemy piątą edycję zawodów Klenia w Kry również osadzić troszeczkę w atmosferze świąt wielkanocnych. Za chwilę ruszamy nad wodę, zobaczyć pierwsze wyniki, porozmawiać z wędkarzami, także mam nadzieję, że będziemy mieć dla Was bardzo dużo materiału. Poczęliśmy od okonia 32 cm zgłoszonego przez jedną z zawodniczek, Beatę Makowską. Później wpadł dość ciekawy kleń, około 50 cm. No i teraz Kamilek do mnie zadzwonił, że słuchajcie, trzy klenie z jednego miejsca, miejsca, które tak naprawdę co roku daje jakieś bardzo ciekawe ryby. Albo 50 klenie, albo pstrągi. A tu się okazuje, że Kamilek trzy ryby już ma na swoim koncie, z czego dwie wymiarowe. Także no niestety, wyszedł jak zwykle na chwilę sobie pomachać i coś zbroił. Zobaczymy, jak dalej utrzyma swoją pozycję, przynajmniej na razie lidera. A teraz niech powie, jak to zrobił, co się wydarzyło, jaka przynęta, dlaczego to miejsce? Tak, bardzo chętnie pokazałbym Wam przynętę, jednakże utknęła z tamtej strony. Czyli zawiść ludzka wzięła górę, ktoś ją pożałował. Tak, dokładnie. A Kamil, co najlepsze, nie chce w ogóle zerwać, odczepić, tylko on będzie czekał, aż kolega zawodnik dojdzie. Sobie skończy obławiać i może dokładnie. Przy upływie litości odczepi mu woblera. Albo odczepi i pójdzie dalej. Dokładnie tak. Nie jest to wobler, jest to obrotóweczka mała. Producenta nie będę zdradzał. Ale obrotówka. Obrotóweczka, tak. O tej porze złota. Też można troszeczkę bardziej agresywnie, jak widzicie, połowić. Także wskazówka na kolejne edycje zawodów. Mamy patelnię. Jest bardzo niski stan wody, ale rzeka jest lekko trącona. Nie jest kryształowa, jak bywa niekiedy o tej porze. Tak, więc tak. Obrotówka może się sprawdzać. Bardziej niż wobler, jak się okazuje. No dobra, lecimy dalej. Mamy jeszcze parę jajek do rozwieszenia, prezentów dla zawodników. Kamilowi już i tak wystarczająco naprzeszkadzaliśmy, także jest miejscowym wędkarzem, no, dobrze znającym rzekę, dziękuję. Więc musi troszeczkę gościnności okazać. Na razie, trzymajcie się. Moim zdaniem Kleń w Kry to jedna z najlepszych imprez, jeżeli chodzi o imprezy z brzegu.
w Polsce, doskonale zorganizowana, naprawdę bardzo fajna woda przede wszystkim. Wkra jest mega urokliwą rzeką. Ja osobiście uwielbiam tutaj łowić i zresztą nie tylko ja, bo frekwencja na zawodach potwierdza, że bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Jeżeli chodzi o same zawody, no moim zdaniem genialna sprawa. Ja nie ukrywam, że trochę czerpałem inspirację z Klenia Wkry przy organizacji Klenia Bzury. I jest mi tym bardziej miło, że mogliśmy w pewien sposób te imprezy połączyć, ponieważ z tej imprezy można wygrać darmowy start na naszej imprezie. Całość jest połączona tak jakby w trylogię, łącznie z Pstrągiem Supraśli. Bardzo fajna sprawa. Także ja tutaj przyjeżdżam bardzo chętnie od wielu lat i moim zdaniem naprawdę impreza godna uwagi. Jeżeli jeszcze tu nie byliście, to na pewno warto w przyszłym roku odwiedzić Klenia Wkry, bo to są naprawdę zawody, których nie można pominąć i już możecie sobie powoli w kalendarzu odznaczać na pewno przyszłoroczne zawody. Tyle ode mnie. Tegoroczna edycja jest bardzo wyjątkowa pod wieloma względami, ale też przede wszystkim z faktu, że pokrywa się ze świętami wielkanocnymi. Z tego powodu przygotowaliśmy dla zawodników kilka drobnych prezentów. Jajek z niespodzianką, które staramy się rozwieszać w różnych miejscach wzdłuż rzeki. Jak widzicie, za moimi plecami już jest jedno z nich. Mam nadzieję, że jeden wędkarz, który będzie przechodził w tym miejscu, zauważy to jajko, bo w środku czeka na niego naprawdę bardzo ciekawa i przydatna niespodzianka, czyli bardzo skuteczna przynęta. Brania jako tako za wiele nie miałem. Na początku jeden kleń mi spadł, później ukleję. Tak to nic o zawodach. No, zawody jak zawsze, no, zajebista impreza, towarzyska, fajna atmosfera. Cześć, jestem Julia. Przyjechałam na Wkrę pierwszy raz, dosyć z daleka z partnerem. Jak widać, nie tylko wędkarstwo w tym czasie się tu odbywa. Można również na plaży rodzinnie spędzić czas z dzieckiem. Fajna atmosfera. Bez jakiejkolwiek dużej rywalizacji, fajny pomysł z jajkami świątecznymi. Dziecko miało ubaw szukania, chodzenia i sprawdzania wszystkich kątów. Polecam. Cześć, Beata Makowska, grupa Ryba, Woda i Przygoda. Jak widzicie, jesteśmy na zawodach Kleń Wkry u Radzia Witulskiego. Zawody jak każda edycja na wysokim poziomie, towarzysko, sympatycznie. Początek miałam dość dobry. Ciekawy, obiecujący. Złowiłam okonia 32 cm na woblerka, którego dostałam dzisiaj w prezencie. Dziękuję, przydał się. No a póki co, no nic się nie dzieje. Okoń był, poszalało się troszeczkę, a teraz cisza i spokój. Zapraszam wszystkich, którzy nigdy nie byli, zapraszam na kolejne edycje do Radka, bo jest bardzo fajna rzeka. Towarzystwo jest super, organizacja na wysokim poziomie, więc warto, zachęcam. Jesteśmy w Borkowie, w miejscu, w którym kończy się sektor Klenia Wkry. Miejsce niezwykle malownicze. Łączy ze sobą kilka ciekawych punktów, w których możemy oczywiście znajdować ryby. Mamy most, gdzie zazwyczaj lubią stacjonować grube kluchy w cieniu oczywiście samej konstrukcji. Oprócz tego fajny stopień z przegłębieniem, prostka, kamienie, wysepka i grobel. Za moimi plecami widzicie też pozostałości chyba po starym moście. Miejsce, które też potrafi przyciągnąć naprawdę grube ryby. Nie tylko klenie, nie tylko jazie, ale okazuje się, że potrafią gdzieś tutaj zabłądzić, co ciekawe, niekiedy nawet trocie, które gdzieś zboczą z Wisły, trafią do Narwi i idąc w górę nawet potrafią tutaj stacjonować. Czy to jest prawda?
Nie wiem, albo są to naprawdę wielkie, wielkie pstrągi, bo takie informacje do nas dochodzą. Także Borkowo potrafi naprawdę niesamowicie obdarzyć różnymi gatunkami ryb i przede wszystkim też zaskoczyć czymś, czego moglibyśmy się we Wkrze nie spodziewać. Także jeżeli ktoś nie będzie uczestniczył w zawodach klenia w Kry, a będzie chciał przyjechać rekreacyjnie, połowić na tej pięknej rzece, myślę, że miejscowość Borkowo, zwłaszcza o tej porze roku, gdzie jeszcze nie ma kajakarzy, gdzie jeszcze rzeka nie jest mocno zarośnięta, potrafi dać naprawdę bardzo fajne ryby i przede wszystkim umożliwi łowienie w przepięknej, malowniczej scenerii i w różnorodnym, bardzo zróżnicowanym odcinku rzeki. Jesteśmy w Sochocinie. Od tego miejsca zaczyna się sektor zawodów Kleń w Kry. Bardzo malownicze i rybodajne miejsce. Sami zobaczcie. Piąta edycja zawodów Kleń w Kry, trzecia, na której jako Shimano mamy okazję być jednym ze sponsorów. No w tym roku niesamowicie dopisała pogoda, dopisały ryby, padło kilka naprawdę ładnych kleni. Bardzo ładna, niska, przejrzysta woda, także jest jak nacieszyć oko stojąc tam nad brzegiem. Prawie 200 uczestników pojawiło się w tym roku na starcie. Nazwijmy to świątecznej atmosferze, tak naprawdę mamy Wielką Sobotę. No myślę, że pod tym względem te zawody też są wyjątkowe na skalę ogólnokrajową. No i jako Shimano mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mieli okazję się tu pojawić, będziemy mieli okazję być tu z Wami, fundować dla Was naprawdę atrakcyjne, fajne nagrody, licząc na to, że spędzacie miły czas w koleżeńskiej, zdrowej atmosferze, bez zbędnej rywalizacji tak naprawdę. Wszyscy tutaj czujemy się jak jedna wielka rodzina. I liczymy na to, że tak pozostanie. Także pozdrawiam serdecznie w imieniu firmy Shimano Polska. No i dziękuję Wam serdecznie za tą naprawdę udaną sobotę. Wkra przywitała nas piękną pogodą. Jak widzicie, wędkarzy nie brakuje. O nie, nie było brania. Myślałem, już się delikatnie zestresowałem, że kolega złowił, a ja przez pół dnia na razie jeszcze nie. Ale może przyjdzie i pora na mnie. Jak na razie udało się znaleźć dwie niespodzianki, mi i mojemu koledze. Znaleźliśmy dwa jajka wiszące gdzieś na płocie, gdzieś na roślinach, gdzieś na krzewach, które no już pięknie wystrzeliły, pięknie obudziły się do życia. No i co? I w tych jajkach były niespodzianki, przynęty, które ufundowali dla nas sponsorzy wydarzenia. Dla uczestników na pewno było to ciekawe. A jeśli chodzi o samą Wkrę, jestem tu po raz pierwszy. Bardzo mi się podoba. Szczerze widzę w tej rzece trochę uroków też rzeki pstrągowej, aczkolwiek no kleniowej także. Tylko jeszcze tych kleni tutaj dzisiaj nie namierzyłem, aczkolwiek widziałem i mierzyłem. Robiłem zdjęcia, więc na pewno tu są, na pewno są piękne ryby. No i co? Już nie mogę się doczekać, kiedy się z nimi spotkam.
pierwsze miejsce, drugi raz na tych zawodach. Wspaniała impreza, fajna atmosfera, wspaniali ludzie. Co mogę powiedzieć? Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem rzeki, przyjeżdżam tylko i wyłącznie na zawody w Cree Fishing. Dużo szczęścia udało się, łowiąc klenia 47,3. I to pozwoliło mi wygrać. Zawody przebiegły dość dziwnie, bo początek zawodów nie dawał w ogóle optymizmu. Pierwsze ryby, jakie wjechały, były niewymiarowe. Później zaczęły się spływy kajakami i chyba wtedy po prostu ryba zaczęła migrować. A trzecie miejsce dał mi kleń długości 43 cm z kilkoma milimetrami. To wszystko. Przed chwilą skończyła się piąta edycja zawodów Kleń w Cree 2019. Z całą pewnością wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim pod jednym najważniejszym. 201 osób w weekend świąteczny, wielkanocny, stwierdziło, że spędzi ten czas nad Wkrą. W czasie zawodów łowiąc, oddając się zawodom, oddając się wędkarstwu. To jest najlepsza nagroda, że w takim okresie świątecznym, rodzinnym wędkarze wybierają, w Cree wybierają nasze zawody. Także jest to największa dla nas organizatorów, współorganizatorów nagroda. Myślę, że też wielką nagrodą dla samych wędkarzy były ryby. Może w tym roku nie udało się niestety przekroczyć magicznych 50 cm w kleniu, ale za to ilość ryb, wielkość również była bardzo, bardzo zadowalająca. Piękny okoń 39 cm, jazie około 40. Myślę, że to było fajnym ukoronowaniem piątej edycji zawodów Kleń w Cree 2019. I co najważniejsze, piękna, wspaniała, rodzinna, świąteczna atmosfera. W duchu fair play zawody były przeprowadzone, można powiedzieć, w 100%, ponieważ wędkarze pomagali sobie, wędkarze rezygnowali z ryb zahaczonych poza pyskiem, nie zgłaszali ich, starali się po prostu podejść do tych zawodów w bardzo uczciwy i koleżeński sposób. Co mogę powiedzieć? Piękny czas, piękny moment, piękna pogoda. To wszystko, co określa na pewno piątą edycję zawodów Kleń w Cree 2019.